panu radnemu o głos prosił jeszcze mieszkaniec, członek rady dzielnicy. Jeśli nie będzie sprzeciwu, to uznam, że ten głos będzie ostatnim głosem w dyskusji. Nie widzę w takim razie. Oczywiście poza panem inwestorem, tak. Bardzo proszę. My mamy umowę 3-minutową, tak? Andrzej Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy, Rada Dzielnicy Czechów Południowy, uczestnik dyskusji publicznych w ministerstwie, z którego wyszła ustawa Lex Developer. I wcześniej wspomniałem, uczestnik przygotowywania planu adaptacji do zmian klimatu. I w kontekście tych elementów, które wymieniłem, ta prezentacja, mówiłem to wczoraj, fantastyczna. Projekt fantastyczny, tylko lokalizacja niewłaściwa, więc w tym aspekcie jest to ekościema. To jest tak merytorycznie, natomiast ja mam pytanie bardziej do pana prezydenta i do państwa radnych, niżeli do pana inwestora. Otóż 3 września 2020 roku na wniosek klubu radnych prezydenta, pana prezydenta Krzysztofa Żuka, radni swoją większością, 17 głosów klubu pana prezydenta Krzysztofa Żuka, przy 11 głosach przeciwnych klubu radnych PiS, jednym wstrzymującym, podjęli uchwałę obligującą pana prezydenta do albo uchylenia ustawy Lex Developer, albo dokonania w niej istotnych zmian, które dałyby przede wszystkim mieszkańcom możliwość czynnego uczestnictwa, tak zwany dialog inwestorski i wysłuchanie ich i udzielenie odpowiedzi. Z projektu przedmiotowej uchwały biura pana prezydenta wiemy, że mieszkańcy składali uwagi, których nie wziął kandydat na dewelopera pod uwagę. Nie, z tego niewiele wynikło, można powiedzieć, że nic. Więc chciałbym się zapytać pana prezydenta i państwa radnych tej większości, co się stało w ciągu tych 4 lat. Coś o pandemii mówił pan, któryś z panów radnych na komisji. Co się stało, że państwo tak radykalnie zmieniliście swoje podejście i jesteście skłonni zaakceptować grzech pierworodny miasta Lublin? Czyli lokalizację inwestycji zdywersyfikowanych, ja pytałem o to pana inwestora, w obszarze, który sami wyłączyliście z zabudowy. To jest to, co pan radny, pan przewodniczący Piotr Breś przywoływał. Co się stało w ciągu tych 4 lat, że wasza uchwała, niezrealizowana, jak wiemy z dokumentacji Rady Miasta Lublin przez pana prezydenta, czyli to obligo do albo obalenia Lex Developer, albo wprowadzenia właściwych zmian, nie została zrealizowana. Co się stało, że projekt, który wprowadza w błąd, państwa również jesteście skłonni procedować? Co się stało, że zapisy opracowania ekofizjograficznego, które w projekcie uchwały pan prezydent literalnie wymienia jako przekazane państwu wraz z projektem uchwały, jesteście w stanie, czy jesteście skłonni państwo zaakceptować przebieg komisji? Co się stało, że w strefie przekroczenia norm hałasu jesteście w stanie dopuścić to, co ekofizjografia wyłącza? I logika, i wcześniejsze wasze decyzje, czyli bardzo plan miejscowy. Proszę o ukończenie swojej wypowiedzi. Przekroczyłem czas, przepraszam bardzo. Więc szanowni państwo, serdeczna prośba od byłego działacza opozycji antykomunistycznej. Dziękuję bardzo panu, dziękuję. Uchwalajcie i egzekwujcie. To, co 4 lata temu zrobiliście, to było, nie dziękuję wiem, przypadkowo. To już jest poza tematem projektu uchwały. Panie prezydencie, czy pan... Dziękuję serdecznie. Czy pan prezydent chciał się odnieść do tego, do tej dyskusji? Pana mecenasa poproszę. Bardzo proszę, panie mecenasie.